Atmosferę rozgrzewał unoszący się w powietrzu zapach grzanego wina czy smażonych kiełbasek. Szmer rozmów, przyjaciół, znajomych zgromadzonych wokół koksowników i stolików. W tle słychać było świąteczną muzykę. Tak magiczny, pełen świątecznego nastroju klimat panował podczas jarmarku adwentowego w Kolonowskiem, który odbył się na placu kościelnym i przy zabytkowej chacie. Dzieje się naprawdę dużo i tak jak się działo na ostatnich jarmarkach, bo kto zna jarmarki w Kolonowskim, ten wie, jak te jarmarki wyglądały. I taką rzeczą, która łączy chyba wszystkie jarmarki od samego początku, to jest to, że zawsze jest jakiś aspekt charytatywny, że z jednej strony ludzie mogą się dobrze bawić, ludzie mogą się spotkać, tak jak tutaj było na samym początku powiedziane, jest to spotkanie, jest to szczodrobliwość, żebyś tutaj mogli coś dobrego zrobić. Jest to dobra zabawa, no ale przede wszystkim robimy coś dobrego dla osób, które spotkało ich nieszczęście. Ale nie tylko sam klimat panujący podczas jarmarku i atmosfera zbliżających się świąt w tym dniu była najważniejsza. Liczył się gest i dobro płynące z ludzkich serc, by wspomóc poszkodowanych mieszkańców. Dwa cele są głównie tego, to akcentowaliśmy, spotkanie, bo dzisiaj jest bardzo dużo kontaktów człowiek ma, a mniej relacji, także spotkanie między ludźmi, które się udaje, no i pomoc osobom, które zostały poszkodowane przez pożar, to był drugi cel. To, co właśnie jest widzę jako bardzo pozytywne, że jest to taki festyn zorganizowany właśnie przez mieszkańców, dla mieszkańców, a wszyscy oczywiście starają się wspierać to, gdyż wspieramy mieszkańców, których spotkało nieszczęście, dlatego te zainteresowanie jest duże i myślę, że pogodzenia i ten cały program wszystko przyczyni się do tego, że mamy dzisiaj taki wspaniały popołudnie i już troszeczkę wieczór tutaj na terenie parafii w Kolonowskim. Pandemia już była dość sporo czasu temu, a my nie potrafimy się otwierać czy spotykać właśnie, bo mamy takie ładne usprawiedliwienie. Pandemia, ale to już minęło i teraz te lenistwo, nie może pandemia, a nasze takie lenistwo trzeba przezwyciężać i to spotkanie służy przezwyciężeniu też naszemu takiemu wewnętrznemu lenistwu. Na mieszkańców, którzy przybyli na jarmark, czekało wiele atrakcji. Wśród nich m.in. występ Dominiki i Janusza Żyłki, dzieci ze szkoły i przedszkola w Kolonowskiem, pokazy cyrkowe i pieczenie chleba. Można było także zakupić cegiełkę wsparcia, świąteczne strójki i ozdoby. Całą społecznością, można powiedzieć, przedszkola. Włączyli się rodzice, włączyli się pracownicy wszyscy. Przygotowywaliśmy wspólnie stroiki, rodzice piekli ciasto, pierniki. Pozyskaliśmy też sponsorów, także wszyscy się włączyli w tą akcję. Zawsze możemy liczyć na siebie, tak powiem. To jest bardzo budujące, bo czujemy wtedy taką więź, tak? Wszyscy razem, nie trzeba nikogo namawiać. Jest hasło i wszyscy są gotowi. Fajne wprowadzenie do klimatu świątecznego, no i okres, który kojarzy nam się z pomaganiem, z ciepłem, z sercem. Jarmark odbył się pod patronatem burmistrza Kolonowskiego. Organizatorami imprezy byli parafialna Rada Duszpasterska w Kolonowskiem, Rada Rodziców Miejscowej Szkoły i Przedszkola, OSP Kolonowskie, Sołectwo Spurok i cała armia ludzi dobrej woli.